Sponsorem programu jest Saint-Gobain Innovative Materials Polska, spółka z o.o. Security Transport Division Żary. Przez nazwy miejscowe, najstarsze i najtrwalsze pomniki dziejowe opowiada dawno wymarły naród swe dzieje. Zachodzi tylko pytanie, czy jego głos pozostaje jeszcze dla nas zrozumiały. Te słowa wypowiedział Wilhelm von Humboldt, słynny niemiecki badacz, naukowiec, ale dzisiejszy odcinek chciałbym właśnie zacząć od jego słów nieprzypadkowo, ponieważ w dzisiejszym odcinku, mimo że ta tematyka już się pojawiała, chciałbym ponownie zająć się kwestią nazwy naszego miasta, jak również w ogóle nazw miejscowych, czyli toponimów ziemi żarskiej. Jesteśmy teraz na terenie, który jest na granicy dzisiaj miasta i wsi Kadubia do 1973 roku, czyli powstania gminy wiejskiej Żary. Był to jeszcze teren miasta. Za moimi plecami znajduje się Babi Młyn, czyli enklawa niegdyś w XIX wieku należąca do miasta Żary, a dzisiaj część wsi Kadubia. Tak, ale czemu ja tutaj jestem? Dzisiaj akurat szczęście nam nie sprzyja, ale tutaj na łące pod Babim Młynem, parkiem właściwie, w którym niegdyś znajdowały się zakłady Gebhardt und Wirth oraz znajdował się piękny pałac, tutaj można zastać żurawie. Także to jest informacja dla wszystkich ornitologów. Tutaj warto przyjść z aparatem i można poobserwować żurawie, które tutaj będą żerowały, właściwie żerują bardzo długo, bo przylatują z końcem lutego, a odlatują nawet w listopadzie. Słychać ich tutaj klangorzenie, tutaj się zbierają. Co sprawiło, że ponownie wróciły w nasze rejony żurawie? Prawdopodobnie zmiana upraw, pojawienie się dużego pola kukurydzy sprawiło, że żurawie mają tutaj sobie co skubać, co jeść. Ale nie tylko to. Również pewien regres. Regres, jeśli chodzi o meliorację pól. Można powiedzieć, że dzięki temu nasz teren wraca do swojego pierwotnego charakteru, czyli bardzo podmokłego. A takie właśnie podmokłe łąki żurawie uwielbiają. Tak, i właśnie od tej podmokłej łąki, moim zdaniem, nazwa naszego miasta tak naprawdę pochodzi. W Żarach to nie trzeba nikomu przypominać, że nasze miasto leży na Łużycach. No tak, a skąd ta nazwa Łużyc się wywodzi? Jedna z teorii mówi, że nazwa pochodzi od mokradeł, od bagien. No tak. I myślę, że ta teoria jest jak najbardziej prawdziwa. Wszak Spreewald, popularne miejsce odwiedzin turystycznych, także i Polaków, to przecież po łużycku błota. A jest to bardzo charakterystyczny dla Łużyc obszar. I nasz wybitny językoznawca, badacz języka polskiego i innych języków słowiańskich, czyli Aleksander Brückner, podawał nazwę Ług jako bagno, jako teren podmokły. Podawał także związki frazeologiczne wskazujące na związek z lasem, tam między innymi biblijny związek, gdzie tam pojawia się posiekli ługi, w sensie posiekli las, czyli las, podmokła łąka, to właśnie ów ług. I prawdopodobnie od owego ługu należy wywodzić nazwę Łużyc. Jesteśmy przy takim podmokłym terenie. Tutaj mamy północno-wschodnią część żarskiej obwodnicy, ale nie jest to naturalnie podmokły
teren. Jest to fragment pola rozsączającego, które zbudowali Niemcy, które miało dostarczać wodę, która miała za zadanie zraszać pole irygacyjne, duże pole tam, gdzie dzisiaj znajduje się oczyszczalnia ścieków i zamknięte wysypisko śmieci przy ulicy Żurawiej. Niemcy przykładali dużą rolę do melioracji pól. Dzisiaj po tych polach pozostały kamienie graniczne w lasach. Tak, warto podróżując rowerem przez las czy chodząc zwrócić uwagę na ustawione przez ludzi kamienie, a jak również różnego rodzaju kanały. Kanały, które zostały wykonane ludzką ręką i świadczą one o tym, że niegdyś znajdowały się tutaj pola, których dzisiaj już nie ma. Pola te po prostu zostały obsadzone lasem lub same z siebie zarosły drzewami i dzisiaj już ich nie ma, ale powiedziałem o pewnym regresie, jeśli chodzi o meliorację. No, starsi mieszkańcy wsi pamiętają, że z tym meliorацją to był wielki nacisk w czasach PRL-u, specjalny podatek, jak również i mieszkańcy angażowani w różne akcje mające na celu melioryzowanie pól, a tak naprawdę odtwarzanie tego na naszym terenie, co tutaj zostawili Niemcy, a co zostało zapomniane i zdewastowane. No, dzisiaj już tego nie ma. Lubuski Zarząd Dróg Wodnych i Melioracji moim zdaniem wywiązuje się średnio ze swoich zadań. Oczywiście wszystko tłumaczone jest brakiem pieniędzy. No i można powiedzieć, że natura przywraca stan pierwotny i znów mamy stojącą na polach wodę. Tej wody, której w samym mieście wydaje się, że brakuje. To był problem nierozwiązany w PRL-u. Woda w żarach to był zawsze problem. Ale tak naprawdę to my tutaj w naszej okolicy zasobów wody mamy sporo. Fakt, nie mamy dużej rzeki, ale mamy szereg różnych mniejszych rzeczek, jak również kanałów, jak również dawnych kanałów, jak również pozostałości po dawnym systemie irygacyjnym. No to przejdźmy do nazwy naszego miasta. No, oczywiście znamy te łacińskie transkrypcje nazwy i Żary występują jako Żorawia, jako Zoro, Zora i tak dalej. Natomiast po niemiecku bardzo długo funkcjonuje nazwa Żoraw z W na końcu i dopiero w pierwszej połowie, a właściwie pod koniec pierwszej połowy XVIII wieku na mapach pojawia się nazwa niemiecka Żorau z U na końcu. Natomiast po łacinie nigdy nasze miasto nie występowało jako Sary czy Zary, ale co ciekawe, taka nazwa funkcjonowała w łacińskich księgach, ale odnośnie górnośląskich Żor. I prawdopodobnie właśnie z tego powodu wzięło się nieporozumienie. Mianowicie przewodniczący komisji do spraw ustalania nazw miejscowych działającej po wojnie, czyli Stanisław Sorkowski, był uczestnikiem III Powstania Śląskiego i prawdopodobnie tam się zetknął z górnośląskimi Żorami i per analogiam, kiedy komisja ustalała nazwy dla miast na tak zwanych ziemiach odzyskanych, uznał, że jest tutaj pełna analogia i stąd w 1946 roku komisja zmieniła odgórnie, centralnie nazwę naszego miasta na Żary, a przecież wcześniejsza nazwa, tuż powojenna, to był Żuraw. Żuraw przez U zamknięte. Co sprawiało, że niektórzy puryści językowi przerabiali to na Żuraw przez U otwarte. I tak na przykład proszę zobaczyć, oto pieczątka Stronnictwa Ludowego, gdzie jest Żuraw napisane przez U otwarte. Ale to U zamknięte wcale nie jest aż takim błędem, bo w polszczyźnie jeszcze w wieku XIX, a nawet w wieku XX Żuraw pisano przez U zamknięte. Więc można powiedzieć, że byłoby to wspomnienie tej dawnej pisowni, ale komisja podjęła decyzję o zmianie nazw, nie tylko zresztą nazwy naszego miasta, ale także innych miejscowości tutaj w naszym regionie, nazw, które tak naprawdę były o wiele bardziej prawidłowe niż to, co wymyślono później bardzo często, bo te nazwy zostały zaczerpnięte od
Serbo-Łużyczan, czyli tak naprawdę zmieniliśmy nazwy naszych słowiańskich pobratyńców na takie nazwy wymyślone, co by nie mówić, wydaje się bardzo ahistoryczne, do których starano się po prostu dorobić później właśnie jakąś ideologię. No cóż, po wojnie łużyckie dziedzictwo nazewnicze uległo zapomnieniu i cóż, zmieniono nazwę. I tak barszcz powojenny stał się Zasiekami, chociaż ta pierwsza powojenna nazwa wywodziła się od łużyckiego barścia. Zresztą do dzisiaj tak niemiecki Forst, czyli lewobrzeżna część miasta się po łużycku nazywa. Lubsko powstało taka nazwa od rzeki przepływającej, chociaż pierwsza powojenna nazwa to nazwa Zemsz, czyli od łużyckiego Zemrza. Tak, no poza tym zmieniano nazwy nieco później i tak w okresie stalinowskim zmieniono nazwę wsi Nie masz chleba na Chlebice, wszak w przodującym ustroju nie mogło być takiej wsi, gdzie by chleba nie było, a przecież zmieniono nazwę jak najbardziej historyczną, bo jak popatrzymy na starych mapach, no to nawet Niemcy zapisywali nazwę Nie masz chlebe, Nie masz chleba, tak więc ta nazwa jak najbardziej była właściwą, ale zmieniono ją tak samo jak nazwę innej miejscowości o takiej samej nazwie, Nie masz chleba, czyli w powiecie gubińskim miejscowości dzisiaj Chlebowo. No tak, niewiele miejscowości, można powiedzieć, miało to szczęście, że utrzymały swoje, przywrócono im, można powiedzieć, drugą stronę, przywrócono im dawne łużyckie nazwy, tak jak chociażby wieś Kadubia, która po wojnie nazywała się Złotą Strugą, a to dlatego, że przetłumaczono niemiecki po prostu dosłownie Goldbach i stała się Kadłubią i jest to niemalże dokładnie z języka łużyckiego tłumaczenie nazwy. No tak, w latach 60. Zaczęto bliżej zastanawiać się nad dziejami tych ziem, no ale w związku z tym, że już trochę czasu minęło, no i stoimy teraz przed murami Żarskiego Ogólniaka, a to dlatego, że chciałbym tutaj przytoczyć fragment artykułu nauczyciela Żarskiego Ogólniaka, który napisał w 1961 roku artykuł zatytułowany Nazwy osiedli, rzek i pól najdobitniej świadczą o polskim pochodzeniu ziemi żarskiej. No i cóż tutaj Władysław Karwiński pisze? Mianowicie, nazwy wsi takich jak Górków, Lipinki, Tuplice, Drożków są niezaprzeczalnie polskie. Poza granicami ziemi żarskiej spotykamy wybitnie słowiańskie nazwy osiedli i pól. Na przykład, Nie masz chleba, chociaż już wtedy nazwa już ta nie funkcjonowała, na Błoto, Dorobków, Kusza, Naglina, Rogiczka, Górzyce. Rzeki płynące przez tereny naszego i sąsiednich powiatów mają nazwy polskie. Bóbr, Gwiszcz, czyli Kwisa, Damnica, Złotnica, Siwa, Wielka Czerna i jej dopływ Żara, rzeczka przepływająca przez nasze miasto. Tak, dalej pisze, w bardzo wielu wypadkach władze niemieckie nie potrafiły zmienić polskiego brzmienia nazw, co najwyżej starały się zgermanizować je, nazywając Żary Zorał, Lipinki Lindenhode, Pietrzyków Petersdorf, na Błonie Nablat, Dąbrowę Dobrał, Jasień Gassen, Trzebiel Trybiel. Tak więc, no cóż, szanując dorobek tego nauczyciela, no trzeba tutaj jednak stwierdzić, że było to takie wnioskowanie ahistoryczne, ale należy oczywiście tutaj docenić fakt, że był on autorem szeregu artykułów, które chyba jako pierwsze poruszały na łamach lokalnej prasy tematykę regionalną. No niestety brakowało chyba jeszcze takiego odniesienia źródłowego co do tego, skąd te nazwy w naszym regionie pochodzą. A były one oczywiście bardziej łużyckie niżli polskie, chociaż pamiętajmy, że języki łużyckie zaliczamy do grupy lechickiej, zwłaszcza język dolnołużycki, który przecież jest z polskim blisko spokrewniony. I to nie jest też tak, że nazwa Żarów nie funkcjonowała w polszczyźnie, bo
funkcjonowała. I tak na przykład Oscar Flat, wielce zasłużony dla opisu łodzi, ale także interesujący się Łużycami, w 1856 roku, kiedy opisywał swoje wrażenia z wizyty na Łużycach, wymienił nasze miasto jako Żarów. A zatem ta nazwa była, ona się pojawiała, ta nazwa łużycka. Tyle, że niestety ta powojenna komisja nie miała czasu i w związku z tym 19 maja 1946 roku zmieniła nazwę miasta na Żary, według mnie bardzo ahistorycznie. A wracając do nazw miejscowych w naszym regionie, to jak powiedziałem na samym początku, one bardzo często odnoszą się do cech fizycznych terenu. I tak jesteśmy teraz na Lückeberge, jak to Niemcy nazywali, czyli wzgórzach Luck, czyli tak naprawdę ługowych wzgórzach. Tu niegdyś znajdowało się grodzisko, zamczysko. Ten obszar był zaliczany do tak zwanych starych Żar, a nazwa właśnie pochodzi od ługu. Tutaj po obu stronach tego grzbietu są podmokłe tereny, stąd ta nazwa. I można byłoby w naszym regionie wymienić znacznie więcej takich nazw wywodzących się od na przykład wody, chociażby tuplice, też nazwa wywodzona od topielicy, od topienia, trzebiel, od trzebieży. No właśnie, trzebież, trzebież w lesie to z kolei jest łaz. No i takich nazw mamy i podżarski łaz, a i także i w okolicy, także i jeszcze łozy i łazy. Tak więc jest tego sporo. Można powiedzieć, że Sebo-Łużyczanie zostawili nam świadectwo tego, jak wyglądała przed wiekami ta okolica. A gdy dzisiaj się przyjrzymy, to zobaczymy, że po dziś dzień teren jest często podmokły, lasów u nas nie brakuje, nie brakuje także rzeczek, strumyków i warto przemierzać te nasze tereny, by podziwiać naszą wspaniałą, małą ojczyznę. Dziękuję Państwu za uwagę. Sponsorem programu jest Saint-Gobain Innovative Materials Polska, spółka z OSE Security.